I zachowasz sekret? No proste. Więc mogę zaufać ci, że dochowasz sekretu. Ta, spuku. Chcę nadmuchać balon. Chcesz nadmuchać balon? I zburzyć ci cały świat. Ojej, to Kapitan B! Tak, mój chłopcze. O, jedną chwilę. Głupi suwak. Znów się zaciął. Au, moja skóra! Ja tak sobie stoję i rozmawiam z Kapitanem B? Czemu? Fanem jesteś? Lubisz mnie? Tak pytam, bo nie wszyscy mnie lubią. Tak, jasne, że lubię. O, chwila, niech no Jasper się dowie. Oszaleje z zazdrości, kiedy mu powiem, że... A! Nie chcę, żeby ktokolwiek się o tym dowiedział. No rozumiem, ale... Stopiłeś mi telefon. Inny ci skołuje. Serio? Nie. Sił coraz mniej. Aż wreszcie ktoś będzie musiał przejąć moje obowiązki. Znaczy... Że ja? Co ty na to, Henryku? Pomożesz mi w walce ze złem? A ile płacisz? 9 za godzinę! Wow! Ekstra, co nie? Lewa ręka nad prawym płucem. I powtarzaj za mną. Ja Henryk Hart! Ja Henryk Hart! Będę super towarzyszem dla Kapitana B! Będę super towarzyszem dla Kapitana B! Nigdy, nigdy, nigdy nie zdradzę nikomu, że pomagam mu w zwalczaniu zła! I nigdy, nigdy nie zdradzę nikomu, że pomagam w zwalczaniu zła! Brak jednego nigdy! Nigdy! To tyle! To lubię! W rzece Chandi toną setki ludzi! Szybko! Więc ruszamy do akcji? Ja i ty? To na poważnie? Tak! Stań pod tubą! Gotowy? Na co? Daj mi pełną moc! Ja nie wiem, jak to się... Przycisk na klamrze, sieroto! Pełna moc! Mleczarze z Bostonu... Cześć, Henryk. Masz ty pracę? Tak. Dziś był pierwszy dzień. I jak ci poszło? Było nawet... Ciekawie. Ładnie dzisiaj pachnę? Słyszałam w wiadomościach, że Kapitan B i Straszny Dzieciuch gaszą pożar w fabryce syropu. Ojej. Tak. Twoje włosy pachną syropem. No tak, wiesz? Tylko dlaczego? Bo Straszny Dzieciuch to ty, brachu. Ha, co? Co? No nie! Ta! O, ja chętnie! Fajnie by było! Tak! A ty to pewnie Beyoncé! Henryk! No dobrze. Chociaż mi nie wolno, ale powiem ci. Co, że Dzieciuch to ty? Cicho bądź! Tak, jestem Dzieciuch. Ojejku, kto by na to wpadł? Nie wolno ci nikomu o tym mówić. No coś ty. Nie, to nie są żarty. Dałem słowo, że nigdy przenigdy nie powiem, z kim pracuję. No proszę, nie jestem gadułą. Dzięki. Tylko Jasperowi. Nie ma mowy! Kapitan B wylał cię? Aha. Ale przecież i tak się domyśliłam, kim jest Straszny Dzieciuch. Bez znaczenia. Już mi nie ufa. Wszystko da się naprawić. Jak? Tego nie wiem. Ale odpowiedzi na pewno nie znajdziesz na dnie butelki z czekoladą. Kto to wie? Może znajdę. Jasper ma rację. Co to znaczy? Nie bardzo nadaje się do tego. Nie umiałem nawet pomóc w schwytaniu fon psa. Czuję się strasznie. Spoko.
Mam jeszcze jazz. Coś się stało? Ten łysy gość za panem młodym. Dobrze, że oddałaś je jego byłej dziewczynie, ale muszę przyznać, że wyglądasz bez... Ten z zębiskami? Tak. To on, von Pies. Co? Albo zostawić tutaj samego, znam takie przypadki. Podobny, to fakt. To jest on. Więc zrób przysługę kapitanowi i dorwij tego łobuza. To twoja szansa. Będziesz żył sam? Nikogo nie ma? Nie, czemu? Cały ten kostium mieści się w kawałku gumy? Zaraz! Nie ruszę się stąd! Pytam więc, czy ty, Shirley, bierzesz tego oto klona za swego prawowitego męża i ślubujesz być z nim? Hej, moje gratulacje! Ej, co to za... Młody człowieku, jeszcze nie skończyliśmy. No tak! Ja chcę tylko pokazać temu łysoniowi mój nowy telefon. Jeszcze nikt go nie ugryzł. No chodź! Tak! Już dłużej nie wytrzymasz! Chodź tu! Weź! Oddam ci go, tylko przyjdź tutaj! No chodź! Szybko! Nie drażni mnie! Łap go! Trzeba powiedzieć mu, kim jest straszny dzieciuch. Ty to masz urok. W życiu! Nie, 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 nie! Nic z tego! Dlaczego nie? Co złego może się zdarzyć? A może zdarzyć się, że Jasper nie wytrzyma ciśnienia i cały świat dowie się, kim naprawdę jest Henryk. Wtedy przestępcy ruszą za nim i dotrą aż tu. Wiedząc, że obydwu nas dorwą, wysadzą w powietrze to miejsce i dalej w końcu ustalą, gdzie Henryk mieszka, co wystawi na niebezpieczeństwo jego najbliższych! I co, to ma być wszystko? Nie pozwolę informować Jaspera ani nikogo innego, że Henryk to straszny dzieciuch! Spokojnie, obiecuję, Jasper nikomu nie powie! Nie możesz za to ręczyć! Dobra, sprawdźmy więc, czy goście zgadują. Zgoda? Tak, słusznie! Możecie jaśniej, o co wam chodzi? Trzeba wymyślić jakąś smakowitą historię. A jeżeli przez tydzień nie zdradzi jej nikomu, to można mu zaufać. I co powiesz? Zgoda? Ale to ja wymyślę tę historię. Spoko. No to zgoda. Cieszę się. No, powiedz, czego ma nie wygadać. Że ty i Henryk od wczoraj chodzicie ze sobą. Czemu mnie zaprosiliście? Co to znaczy czemu? Czy przyjaciele nie mogą bez powodu zjeść kolacji razem? No raczej. Z drugiej strony mamy powód. Ważny powód. Widzisz, to co najbardziej lubisz jeść. O, paluszki rybne! Tak, siadaj. No cóż. Jest coś, o czym powinieneś wiedzieć o nas. Ale gościu, musisz dać słowo, że nigdy w życiu tego nie zdradzisz, nawet na mękach. Spokojnie, ja jestem dyskretny. Serio? Ta, nie powiedziałem Charlotte, że zabiłeś jej złotą rybkę. Proszę? I nie powiedziałeś tego teraz? Ukatropiłeś Nemo? Może o tym później!
naprawdę gorący sekret. Dlatego musisz dać słowo, że nie zdradzisz tego nikomu. Nigdy w życiu. Daję słowo na grób Nemo. Dość już o tym Nemo! Jak mogłeś zrobić coś takiego? Chciałem go pogłaskać, dostał udaru, bardzo mi przykro. Charlotte i ja chodzimy ze sobą. Ty? Ja? Ty i ona? Ty i on? No nie! Tak wyszło. To macie randki? No ta. Tak, kochamy się. No nie no. Znasz pewną tajemnicę. Jeśli chcesz ode mnie to wiadro, to lepiej zacznij mówić. Ha, nie możesz się poddać. Nie pękaj, Jasper. Więc mówię i niech pan mnie słucha. Ja chcę coś kupić, pan chce coś sprzedać. 60 dolców za królewskie wiadro. Do widzenia. No nie! Coś ci powiem. Chcesz dostać je za darmo? Mogę? Jak zdradzisz mi swój słodki sekret. Oj nie, idzie na całość. Naprawdę mamy wkręcać i wykręcać te żarówki? Cicho, cii. To jak będzie, chłopcze? Wiadro za sekret. Chwilunia. Nigdy nie pozna pan tej tajemnicy. Tak trzymaj, Jasper! Zaraz do ciebie wrócę. No dobrze. Kładę na stole okrągłe 100 dolarów, jeśli... Stop! Zadychę je odstąpię. Za 10 dolców? Dlaczego tak obniżył cenę? Za złote wiadro to darmo! To jak będzie, bierzesz? Ale pan niczego ode mnie nie wyciągnie. Zero presji. Henryk i Charlotte opowiedzieli mi wszystko. Nie wierzę, więc powiedzieli, że za sobą chodzą? Oni nie, ale ty tak! O nie! Niechcie! Kto miał rację, komu wstyd? Kto miał rację, komu wstyd? Kto miał rację, komu wstyd? Nie mógłbyś go wyciszyć! Próbuję! Dawaj, pokaż mi! Nie, ja chcę zobaczyć pies! Ej, ja jestem kapitanem! To mój telefon! To mój telefon! Dobra, razem obejrzymy! Dobra, razem obejrzymy! A, dobra! Filmy... Dlaczego Piper mnie zanudzał to durne zdjęcie z Marlą? Weź, wyślij jej to zdjęcie, żeby się wreszcie odczepiło! No dobra! Nie! Nie, 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 zrobiłem tego, nie, 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 nie. Co się stało? Henryk, co? Moja fryzura. Ja wysłałem ten film do Piper. Przestaniesz mi się gapić przez ramię? Wcale tego nie robię. To dlaczego znowu jesteś w kuchni? No... Bo gotuję zupę. Niech ci będzie. Ugotuj zupę. Ugotuję. I got a secret that I'm trying to keep. It gets out then I'm trouble deep. Locked up running out of time. Staying focused can't afford to lose my mind. There's some things you should never see. So watch your back, look carefully. One day I'll be in the clear. But tell me how to ever end up here. Keep it on the low, keep it undercover. Keep it on the low, yeah, keep it undercover. Keep it on the low, keep it undercover. Keep it on the low. And don't blow my cover. Keep it on the low. Way, oh, way, oh.
mi mój telefon! Henryk! Henryk! Oh, Henryk! Oh. Mam go! Mam nowy telefon, ale ona jest za mną! Weź, skasuj filmik z naszą transformacją! Dlaczego nie skasowałeś go w domu? Skasowałem z telefonu, ale nie wiem, jak skasować z chmury. Nikt nie wie, jak się coś kasuje z chmury. Chmura ma własny rozum. Dobra, daj mi chwilę. Henryk! O, biegnie tu! Uważaj! Zaraz cię pożrę. Dobrze, dobrze, zatrzymam ją. Idź na zaplecze i skasuj nagranie. Dobra. Cześć, Piper. Rozedrę cię jak żabę. Interesujące. Tak! Kowboj! Ty śpisze! Hej! Masz telefon! Ej! Znalazłem telefon! To twój? Tak! Kowboj! Ty śpisze! Dobra. Skasujesz ten głupi filmik ze swojego telefonu, żeby znów nie było przez niego siary. Dobra, jasne. Czekaj! Nawet nie obejrzeliśmy tego nagrania. O, tak. Trzeba zobaczyć, nim skasuję. Tak. Chcę zobaczyć naszą transformację. Tak, chodź. Ej, dlaczego widać Charlotte? Bierz mi się do roboty, by obejrzeć film o tym. Ale rymy. Charlotte? Skorzystałaś z przedniej kamery? I wcale nas nie nagrałaś. Nagrałaś tylko siebie. Więc w telefonie Piper wcale nie było naszej transformacji. Tak. Znam twój sekret. Tak jest, Henryk. Ja wiem. No weź, Henryk, jak długo zamierzałeś to utrzymywać w tajemnicy przed przyjacielem? Charlotte wie. Mówię o sobie! Tak, nie. Ej, Charlotte wie? Dobra. Nie możesz nikomu o tym powiedzieć. Nigdy. Jako mój przyjaciel musisz obiecać, że nigdy nikomu nie powiesz. Jeśli jesteśmy przyjaciółmi, to dlaczego dowiaduję się prawdy o tobie na ulicy? Co? To nie są słowa! Powiedziałbym ci, ale nie chciałem... Nie chcę słuchać żadnych wymówek! Nie, chcę tylko, żebyś zrozumiał, dlaczego... No... Chyba już nie muszę tego ukrywać. Cześć, to ja. Witaj, mamy małą awarię. Ta, nie żartuj. Bracia Malaci uciekli z więzienia i urządzili sobie miejską demolkę. Dobra, przyjdź do kryjówki? Nie, wskoczę do bekoptera i zabiorę cię po drodze. Zrozumiałem. To był kapitan! Jak hologram! Dzwonił do ciebie! Ta. Ale ciągle nie mogę zrozumieć, jak rozmawiałeś z hologramem kapitana na swoim zegarku. Ta. Nie wiem, jak to działa. Ścios wie. Spytasz go. Co to jest ścios? Czekaj, a to co jest? Strzelę se balona. Strzelisz se balona? Zaraz odpadniesz, stary. I jak wyglądam? Czad? No wiem. Ale... Cześć, Jasper. Dlaczego Jasperowi opadła szczęka? I dlaczego tak wyglądasz przy Jasperze? Jesteś niebezpieczny! Co?
Ta, wiedziałeś to, sam przecież... Jasper poszedł spać? Nie, on zemdlał. Dlaczego? Bo nie wiedział, że jesteś niebezpieczny. Chodziło mu o to, że widziałeś bez niego te głupawe wojny galaktyczne. Kto mu to powiedział? Nieważne! Pokazałeś właśnie Jasperowi, kim jesteś! O, jeny! No i co mamy zrobić? To Rej. Wiem, że to Rej. Cześć! Cześć, to ja, Rej. Wiem, że to ty. Gliny złapały braci Malachi, więc alarm odwołany. Może jeszcze nie. Co? O co ci chodzi? Weź tu lepiej przyjedź. I przynieś kasownik pamięci. Udało się! Przykro mi, kapitanie i niebezpieczny, ale zostaliście moimi kukiełkami! A ja jestem waszym panem! Więc chłopcy, rekord świata w liczbie ludzi oglądających vlog na żywo to 9,8 miliona! A ja zamierzam pobić ten rekord, emitując vloga na żywo z wami, jak robicie różne śmieszne, obciachowe rzeczy! Świetny plan! Czy to wszystko? Cieszę się, że kazałem ci spytać. Aby mieć tak wielu widzów, jak to tylko możliwe, obiecam każdemu specjalną nagrodę. Jaką specjalną nagrodę? Jedną chwileczkę. Przecież już wiesz, co to jest! Ale i tak wam to zdradzę. Kiedy dojdziemy do 10 milionów widzów, obaj zedrzecie maski ze swoich twarzy i ujawnicie swoją prawdziwą tożsamość całemu światu. Ej, zjemy wieprzowiny z fasolą? I to jeszcze jak! A teraz trochę zabawy przed emisją na żywo. Lubicie teatr muzyczny? No, to od początku. Trzy uczennice, tak to my. Trzy zuchwałe, śmiałe trzy. Wypełnia nas dziewczęcy błysk. To uczennice trzy. Wszystko tu zabawą jest. Psikusów moc, więc trzeście się. Życie to żart, a żyć się chce. O, trzy uczennice naiwniutkie, wszystkie z pensji są ładniutkie i od opieki też wolniutkie. Dziewczęta te, dziewczęta te są tu. Hi, hi, hi. Wieprzowina! 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 Później! Dobra, chłopaki i dziewczyny, smacznego oglądania tej przystaweczki. I pamiętajcie, kiedy stuknie nam 10 milionów widzów, kapitan i niebezpieczny zdejmą swoje maski i ujawnią swoją prawdziwą tożsamość. I co mamy robić? Nie możemy pozwolić, żeby Frankie Nix zmusił do zdjęcia masek. Czekaj, łap ten krem i poleruj mi głowę. Co? Dlaczego? Pomaga na koncentrację, szybko. Dobra. Nie, kolisz te ruchy! Dobra! W drugą! Nie żartuję, ludzie! Jedyne, co powinniście w tej chwili oglądać, to ten tutaj koleś! Kto nas nie ogląda, ten nie zobaczy. Ulewy spryszcza. O, mamusiu! Już prawie jest 10 milionów! Frankiniego ogląda 9,99 miliona! Nie! O rany! Ej! Nie oglądajcie Frankiniego! Nie widzicie tego wielkiego czad pryszcza? Wołajcie kumpli!
9 999 999! 10 000! Milionów! 10 000 milionów! 10 milionów! Dobrze. O matko! Udało się? Ja jestem najpopularniejszym vlogerem na żywo w całym światowym internecie! Naprawdę mnie streamujecie! Wy naprawdę mnie streamujecie! Dziękuję! Weź, puszczaj! A teraz, jak obiecałem, nasi kapitan i niebezpieczny zdejmą swoje maski. Za moment zdejmą maski! Już prawie gotowe! Co gotowe? Wyłączenie prądu w całym Shwellview! Co? Po co? Ponieważ jak nie będzie elektryczności, Domitron przestanie działać. Ale... całkiem mądrze. Ja nie mogę! Nie! I... teraz! Co? Co się stało? No nie wiem. Prąd chyba siadł. Co? Coś ty narobił, Gumer? Ja nic nie zrobiłem. Nie karasz. Ty, Gumer? Gumer? Wszystko w porządku? Tak, chyba tak. Pokaż mi, co tu narobiłeś. Tylko mam smak robali. O, matko. Tak, ja też. O, rany, gdzie jest wtyczka? Ej. Sam to powiedziałem. Mówiłem ci, żebyś uważał, co naciskasz. Odzyskaliśmy kontrolę nad ciałami. Szybko, zdejmuj te gacie, zanim znów włączą prąd. Racja. Dmuchamy gumę i wracamy do naszych spodni. Nie rymuje się. Weź dmuchaj gumę, później coś zrymuje. Nie znasz się na elektronice. O matko, co się dzieje? Gdzie są moje leginsy Frankini? Na twoim miejscu martwiłbym się o zawartość twoich leginsów. Siemacie! To ja, Rick Twitler. Co tam u was? Co tam u nas? Idziemy po ciebie, Twitler! Ej, to wiadomość wideo, on was nie słyszy. Wiedziałem, no ale sprawdzałem, czy ty wiesz. Kontynuujmy. No... i teraz wiem, że się złościcie za kradzież mocy niebezpiecznego i wsadzenie go do słoja, ale powinniście się przejmować innymi sprawami. Jak, chronienie rodziny niebezpiecznego przed bandziorami, których nasłałem. Albo powinienem powiedzieć bandziorami, których wysłałem do domu Henryka Harta. Hmm? Skąd znasz moje nazwisko? To bym powiedział, gdyby mnie słyszał. Ale wiem, że nie słyszy. Więc... dobra, wynoście się stąd! Dlaczego się nie ruszacie? A dlaczego mamy wyjść? Ponieważ jesteście w niebezpieczeństwie! Bo co? No bo przegapicie darmowy weekend w hotelu Staines. Co? Tak. O matko! Szef płaci za apartament deluxe. Ekstra! Ale który? Z widokiem na ogród. O, ładnie, ładnie. Oczywiście. Tak, okej, chodźcie, fantastycznie, szybko, chodźcie. Dobrze. Co wy robicie? Przecież mieliście wyjść. Trzeba się spakować. Nie czas na pakowanie, macie wyjść natychmiast. A tak, musicie się spakować do dzieła. Okej. Biorę tego od frontu. Ja tego od tyłu. Dobra, koleś. Słuchaj, takich jak ty zjadam na... Au! O! Nic ci nie jest! Tak, tylko ciężko mi walczyć bez... Ej, zobacz.
Henryk! Wsadź go do lodówki. Ha, fajnie. Widziałeś mą sztuteczkę? A łazienkę sprawdziłeś? Za chwilę przyjdę. Ej, nie na puzzle siostry. Raczej na pyłe puzzle siostry. Właśnie o to mi chodziło. Mam rację? Nie. Henryk, ktoś puka do drzwi. Otworzę, mamo Henryka. Nikt nie chce twoich ciasteczek, dziewczynko! Brachu, naprawdę dziś się męczysz. Ta, nie jestem przyzwyczajony do walki bez nowiasz. Godności? Nie. Dezodorantu? Nie. Brawury? Mojej supermocy! Henryk, na szczęście młodsza siostra ci pomogła. Tak, tylko ona jedna to potrafi. Nie bądź bezczelny, okej? Ej, Charlotte. Niech ci się nagra. Co? Dlaczego ciągle ignorujesz Charlotte? Halo? Mamy pszczołę. Wracaj do kryjówki. Okej, klik. Klik. Charlotte ma pszczołę. Wracamy do kryjówki. Ej, czekaj, czekaj. Co tam? Jest jeszcze jeden bandzior. Gdzie? O, masz oko. Dzięki. Jesteś ostatni? Tak. Chcesz po prostu uciec? Chcę wracać do domu. Dobra, idź. Dziękuję. Wynocha! Co słychać w kryjówce? Twitler! Próbowałeś mnie zestrzelić przez ekran? Nie! Próbowałeś, widzieliśmy jak wyciągnął... Czego chcesz, Twitler, he? Przysłać nam więcej bandziorów do załatwienia? Nie, bandziory miały odwrócić uwagę. Potrzebuję czasu, by zrealizować plan. Serio? Jaki plan? Ha? Bycia palantem? Bo jak tak, to ci się udało. Tak, dobre. Nie. Plan, o którym wam mówiłem w fabryce miotu. A nie słuchałem, co mówisz. Pamiętam, że cię zapowałem. A to pamiętasz? Żywy wirus komputerowy, który wynalazłem? Nie! Ty potworze! Nie możesz tak robić. Teraz niezabawna wiadomość. Świadkowie zeznają, że niebezpieczny, który wraz z kapitanem zmierzył się z superprzestępcą doktorem Karate, dziś wieczorem złamał rękę. O! Złamałeś rękę? Próbowałem wam to powiedzieć. Doktor Karate skaratekował mi rękę. Pewnie żałujesz, że nie masz już supermocy. Ta. Bo gdybyś miał ten super szybki refleks, to byś się odsunął z drogi. Dobra, ja to wiem. Ej, jest bardzo niedobrze. To tylko złamana ręka. Odetniemy ją i zaraz się odrośnie. Co? Nie. Złamań się tak nie leczy. Leczy się, ale urożgwiaszcz. Słuchajcie, jest niedobrze, bo wszyscy w Suelwiu wiedzą, że niebezpieczny złamał rękę. A jak jutro rano Henryk Hart zjawi się ze złamaną ręką, to każdy głupek doda jedno do drugiego i się połapie, że on jest niebezpiecznym. A, czy ja wiem? Nie wiem, czy ktoś będzie dodawał jedno do... Właśnie dodałam jedno do drugiego. O, no co ty? Tak. Powinno się szukać chłopca wzrostu niebezpiecznego i wieku niebezpiecznego, który ma świeżo złamaną rękę, ponieważ ten chłopak to będzie... Mów dalej, Mary. Kubek z placu zabaw? Ach,
byłaś blisko. Nie, Mary, ten chłopak będzie niebezpieczny. Widzisz? Dobra, mamy do czynienia z bardzo wielkim problemem. Zgadzam się. Co zrobić, by Jasper nie kupciał na placach zabaw? To nie jestem ja! O! Dobry dzionek, młodzianie! Dobry dzionek tobie też! Co wy robicie? Co tu się dzieje? Słuchaj, plan jest taki. Staniesz obok schodów. Wystrzelimy w ciebie piłkę. Walnie cię w sztuczną rękę. A ty udasz, że jest złamana. To będzie zabawniejsze niż pomysł Charlotte. Dobra, a jak piłka mnie nie trafi? I start! Jesteśmy ze Słelwiowskiego Towarzystwa Miotaczy. Zaiste! Miotamy sobie różne rzeczy tym trebuszem. Co tutaj się wyprawia? Jesteśmy ze Słelwiowskiego Towarzystwa Miotaczy. Jesteśmy miotaczami, miotamy. Idźcie sobie miotać gdzie indziej. Uczniowie mają być w klasach i udawać, że uważają na lekcjach. Chce pani miotnąć piłką w ścianę? No pewnie. Złaś mi z drogi. O, pani mi pozwoli wyjaśnić. Nie, wyluzuj, Leonardo. Używałam już trebusza w szkole. Okej, ale powiem chyba tylko, że... Lotnik, kryj się! Nie było mnie tutaj! Żyjesz? Nie! Charlotte wyrwała mi prawdziwą rękę! Będę musiał założyć gips! To sztuczna ręka! Ręka jest sztuczna! Ta ręka jest sztuczna! Dlaczego masz sztuczną rękę? Ja wcale... Co tam ukrywasz? Nie, Piper, ja nic nie robię! Dawaj to, weź, zdejmuj to! Co ty wyrabiasz? Ty masz złamaną rękę! O matko, Henryk, to niebezpieczny! To było lepsze niż mój plan. Dobra. Wiem, że było wiele spekulacji na temat mojej złamanej ręki i tego, kim jestem. Ale prawda jest taka, że nie jestem niebezpiecznym. Bo... ja... no... ja jestem kubkiem z placu zabaw. Czyli jesteś niebezpiecznym i kubkiem z placu zabaw? Co? Nie. Nie. Jestem tylko kubkiem. Dobra, to jest fajne. Skąd masz tego ptaka? To klasowa papuga. Muszę się nią opiekować przez weekend. O. Jak się masz, mały? Na imię... Au! Nie dotykaj go, on tego nie lubi. Nie dotykaj! To on umie mówić? Nie, zapamiętuje zwroty. Czasem powtarza po ludziach. Otto, powiedz super wąs, Jasper. Super wąs, Jasper! Hej! Dobra, jadę po jego karmę moim autem. Mam prawo jazdy. Przez pomyłkę. Dlaczego ciągle to powtarzamy? Właśnie. Hej, no chodź. Idziemy uczyć się historii. Co? Jak możemy uczyć się o przeszłości, kiedy w teraźniejszości mamy gadającą papugę i wąsy? Wiesz, tobie też kiedyś może coś wyrośnie. Powinienem sobie zapuścić? Tak. Możesz mieć wąsy jako Henry Hart i jako niebezpieczny. Ty, gdybym miał wąsy, zostałbym mężczyzną. Aż mam ciary. Co? Ej, bądź się cicho. Dlaczego? Bo nie chcę, żeby weszła tutaj Piper i usłyszała, że Henryk to niebezpieczny. Henryk to niebezpieczny! Henryk to niebezpieczny! Henryk to niebezpieczny! Widzicie, właśnie tego chciałam uniknąć. Potrzebny ci klon ptaka. Co? Sklonujesz ptaka? Tak. Sklonuję ptaka. Co potrzebne, pióro? Tak. Potrzebne pióro. Damy wam pióro. Ekstra! Przynieś nam pióro. Ścios sklonuje ptaka, który nic nie będzie wiedział. Zatłuczemy starego, podrzucimy nowego. Bada bum, bada bing. Ja, Ścios i Jasper pójdziemy pograć w piłę. Tak! Nie zabijemy starego. Masło maślane, przynieś nam pióro. Masło maślane? Masło maślane, jagnię jaglane. Przynieś to pióro na kluski ziemniaczane.
Wygląda identycznie jak Otto. O to chodziło, kochany. Ej, jest dokładnie taki sam jak Otto? Mniej więcej. Tylko nie nauczył się jeszcze mówić Henryk to niebezpieczny. Henryk to niebezpieczny! Henryk to niebezpieczny! Gratuluję, kochane! Hej, co jest? Ptakowy szczący wąż już jest. Ta, mamy drobny problem z pierwszym klonem. Ale już jest nowy klon i tam jedziemy. Ej, czekaj, a jaki był problem z pierwszym klonem? Ścios powiedział przy nim, Henryk to niebezpieczny i... Henryk to niebezpieczny! Henryk to niebezpieczny! Henryk to niebezpieczny! Henryk to niebezpieczny! Oddzwonię do ciebie. Nie, czekaj. To czuwanie przy świecach czy biblioteka! Pytam, czy ktoś tu zamawiał ptako węszącego węża! Ścios, Henryk tam wariuje. Mówiłem ci, że jak się przyspiesza proces klonowania, to pojawiają się problemy. Nie mamy już czasu, daj mi cokolwiek, coś co wygląda jak ptak. Tak, daj mu ptaka, Ścios. Dobra. Nie jest jeszcze gotowy, ale macie ptaka. Wcisnę im go. Drogi śledzie, bohater jedzie, zróbcie przejście, ludziska. Patrzcie, to kapitan! I ma prawdziwego Otta! Ho, ho. Znalazł pan Otta? No pewnie, dziewczynko. Proszę bardzo. Co mu się stało? Wygląda, jakby go przepuścili przez mikrofale. No więc, wiesz, te świry, które go porwały, nie traktowały go zbyt dobrze. Ale kiedy ich znalazłem... To im dołożyłem! Teraz sobie popamiętają! Otto wrócił, ludzie! Otto! 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 Kapitan! 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 Mówiłem, że go wcisnę. Halo? Czołgam się rurą. Zobaczę dokąd i będzie ubaw. Może powinnam zawrócić. Albo pójdę dalej. Henryk? Nie jestem. To znaczy... Nie, on nie jest. To znaczy, nie jesteśmy. Kim jest twój brat? Pewnie jest spoko, ale nie jest mną. Powinnaś wyjść. A ty pewnie jesteś szefem Henryka ze składu rupieci. Pewnie, że tak. Masz bystrą siostrę, Henryk. Ty! Tato, twój brat. Jestem jego szefem. Czuj się jak w domu. A ja wrócę za moment. Dlaczego jesteś taki spokojny i dokąd idziesz? Kto jeszcze o tym wie? Czy mama wie? Nie. A czy tata wie? Nie wiedzą, okej? Okay? Nie możesz im mówić. Nikomu nie mów o tym, bo nikt tego nie wie. Henryk, musicie się przestać bawić na zapleczu. Charlotte? Piper? Powiedziałeś, że nikt o tym nie wie!
Ja nie wiem, ja nic nie wiem, ocknęłam się tutaj. To nie jest mój dom. Gdzie ja jestem? Dobra, dobra, Charlotte wie i w dodatku nie umie kłamać, ale nikt inny nie wie. Hej, Henryk! Tym złodziejem paczek był twój tata! Cześć, Piper! Patrz, jakie mam sztuczne brwi! O matko, co Piper tu robi? I Jasper też wie? Okej, tak, Jasper wie, tak jak Charlotte, ale to... to koniec! Na pełną moc! To ten nowy niemiecki sąsiad? No... Wygląda też jak ten włoski hydraulik. Aha, śmieszna historia. I gość, który wpadł przez dach i wylądował dobra, na mnie! Dobra, tak, jest nimi wszystkimi. I może być też paroma innymi, których teraz nie kojarzę. Zaczekaj. Coś cios. Twoja siostra jest w kryjówce. Myślę, że mnie widziała. Ta, wiem, że widziała. Wracaj tu. Klik. Klik. O, wspaniale, wszyscy tu są! Ej, ktoś chce się podzielić jakąś tajemnicą z siostrzyczką Henryka, zanim włączę kijek frajdy? Wow, wow, wow! Kijek frajdy? O, spójrz prosto w dyszę, a ci pokażę! Ty! Nie możesz jej wykasować pamięci! Bez kasownika pamięci nie. Gdzie ja go miał? O, patrz, tu mam jeden! Nie będziesz mi kasował pamięci! Szczerze się nie... Zostaw to! Zostaw! Nie! Muszę to zrobić! Dobra, puszczajcie! Nie wyprowadzę tutaj dalej! Wszystko okej? Nie wykasował cię? No chyba nie. A ciebie? Jest okej. Wiem, kim jestem. A ty? Ja okej. A kim wy jesteście? Henryk! Tak? Wsiadaj do kapsuły. Wsiadam. Bądźcie czujni, ludzie! Mamy robotę! On ma odzyskać pamięć za 45 minut, tak? Dobra, czekaj. Nie. Ruszać się, ludzie! Mamy misję do wypełnienia! Ten pojazd jest czaderski. Ciągle masz takie fajne misje? Nie wiem, czy ciągle, ale nie mogę uwierzyć, że zakradłaś się na pokład. Wybrałeś Jaspera, by mnie zabrał do domu. Czego się spodziewałeś? Ludzie! Nie jesteś przeszkolona, jasne? To a nie ty jest okej! Okay. Tak? Tak, jestem przeszkolony, tak! Całą rodzinę? O, tak! Nie wiesz, który guzik jest różowy? Skąd miałem wiedzieć, który jest różowy? To jasno-czerwony! Wszystkie są różowe! Wszystkie są różowe! Tak, słuchajcie! Co? Jesteście w hipokampie! Hamowanie awaryjne! Nie, Piper, nie to nie rób! Dotarłeś do celu. Skąd ty wiedziałaś? Wiem, co to jest hamulec bezpieczeństwa. Mam prawo jazdy. Na lewo. Nawet ja to wiem. Ścios, na pewno da się to jakoś naprawić. No pewnie, ale musisz wyjść z kapsuły i podłączyć znów przewód paliwowy. Jak mam to zrobić? Henryk, weź włóż skafander i wyjdź z kapsuły. No, ja się zmieszczę. Co? Nie, nie wyjdziesz z kapsuły. Piper, koniec, kropka. Nie bądź lamerem, wychodzę na zewnątrz i już. Nie wyjdziesz. Ścios, czy mogę wyjść z kapsuły bez skafandra? Tak, pewnie, że możesz. Ekstra. Ale w efekcie tego umrzesz. Henryk, pozwól siostrze wyjść i naprawić przewód paliwowy. Nie, to zbyt niebezpieczne. Ja jestem pomocnikiem i ja będę ryzykował. Zrobione! Co? Naprawiłam, lecimy. Naprawdę to naprawiłaś? To niesamowite. Wyciągnij mnie z jego głowy, ścios! Macierza, mało czasu, by dotrzeć do ucha. Musicie wydostać się inną dziurą. To od zapachu, wiecie. O, raz. Ta, akurat, nie ma mowy, koleś. Ja mówię o jego nosie. A, nie myślałam o czymś innym, tylko o nosie. Skręcaj, gdy ci powiem, a może zdążycie. Jasne. Dobra, przesuń się, Piper, poprowadzę. W lewo. Prawo. W lewo. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Uwielbiam to! Prawo, nie. Prawo. Cierpię. I teraz prawo. Tego. I stój! Patrz prosto w tę dyszę. No weź. No co? Nie możesz jej skasować pamięci. Ta! Dzięki mnie odzyskałeś swoją pamięć. No bo tylko dzięki tobie ją uprzednio straciłem. Jesteśmy kwita. Nie wytykaj mnie palcem. Bo co mi zrobisz? Skasuję ci pamięć, nie, co nie? Nie, jasne, że skasuję. Chcesz się przekonać? Jak chcesz, to cię zaraz. O, co to?
naprawdę jesteś niebezpieczny. Wiedziałem! Henryk Prudence Hart. Wiem, jesteście wściekli, że latami was oszukiwałem. Jesteśmy tacy! Dał mnie z ciebie! Niezły wist, mamo. Jesteś super bohaterem. Poza aktorstwem to najważniejszy zawód na świecie. Czyli nie jesteście źli, chociaż oblałem szkołę? Oto wciąż jesteśmy wściekli. Masz poważne kłopoty, bracie. A, okej, okay. Czekaj, odsunę trochę lufę. I to są prawdziwi jaskiniowcy? Tak, i ten. Moi kumple nie odzwaniają, a w kryjówce nikt nie odbiera, więc chyba mają kłopoty. Twój szef w składzie rupieci? Tak. On jest kapitanem? Nie, kochanie. Jeśli Henryk jest niebezpiecznym, kapitanem jest oczywiście Jasper. Nie. Mama dobrze zgadła. I chyba muszę tam wracać, bo dzieje się coś bardzo złego. Biegnij! Nie mogę zostawić was z bandą jaskiniowców. Henryk, potrafimy zadbać o siebie. Jestem niebezpieczny, tatusz! Uważaj, celujesz na odwrót. Odwróciłeś do góry nogami. Co? Henryk, damy radę, a ty ratuj Suelwiu. Dzięki. I synku! Tak? Kochamy cię. Ja też was kocham. Nic nie mówiłem! Okej. Okay. Też cię kocham, synu. Myślałem, że moi jaskiniowcy załatwią cię w domu, ale w sumie cieszę się, że tu jesteś, niebezpieczny. Ej, Tela, Virant! Skoro nie chcesz pracować, to po co się przebrałeś? Dmuchnąłem gumę, by udowodnić rodzicom, kim jestem. Więc cieszę się, że... Powiedziałeś rodzicom? Wylatujesz! Sam odszedłem! No więc, niebezpieczny! Cieszę się... Powiedziałeś im, że jestem kapitanem? Nie, ale mama się domyśliła. Mama? Podziwia mnie? Tata myślał, że to Jasper. Co? Możecie się zamknąć! Dobrze się bawię. Mówił wam już ktoś, że wasze sprzeczki są śmieszne. Okej, myślę, a nie myślę. To Charlotte u nas myśli. Zaraz. To Charlotte u nas myśli. Gdyby tu była, pewnie by powiedziała... no nie wiem, ale jest nie najlepiej. A ja jej na to, wow, Charlotte, wcale nie pomagasz. Ścios by powiedział, może mam urządzenie. A tamu, ekstra ścios, a co ono robi? A Ray by powiedział, ja też mam urządzenie, moją pięść. I wtedy Jasper mówi, mam urządzenie, które czesze włosy. A Piper na to, Jasper, to jest grzebień. A ja im na to, ludzie, skupcie się, ponieważ Drek zwrócił i właśnie wysłał Reja do przeszłości i porwał Bowsa i ściosa. I zaraz skasuje wszystkim ludziom pamięć, a ja świruję, ludzie, ja zaświruję. A Charlotte pewnie powie... Wszystko będzie dobrze. Czekaj, Charlotte, ja tu próbuję... Wróciliście!